Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Renault Symbioz. A Symbioz to zupełnie nowy model w gamie Renault, który teoretycznie nic nie zastępuje, jest po prostu uzupełnieniem gamy. Gamy, która i tak jest bardzo rozbudowana, bo ostatnio Renault ma ofensywę nowości, gdzie są zarówno nowe modele jak Arkana, Austral, Rafale, czy właśnie Symbioz, a także i nowe generacje jak nowa Meganka, Scenic oraz Captur. I nie bez powodu przywołałem te nazwy, bowiem testowany Symbioz jest oparty na płytę podłogową Captura, ale wielkościowo jest niemal tak duży jak nowy Scenic. Niemal, bo jak widzicie, Scenic jest dłuższy o 5,5 cm, ale to nie jest bardzo dużo. Dużo za to jest większy Symbioz od Captura, bo oba auta mają ten sam rozstaw osi, natomiast Symbioz jest o 17,5 cm dłuższy. I tak, Symbioz to jest też crossover, o czym ma świadczyć prześwit wynoszący 17 cm, czyli tyle samo co Captur. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do wyglądu, bowiem Symbioz może się podobać. Zresztą, jak większość nowych Renault, Francuzi odkryli swój nowy styl i konsekwentnie tworzą auta w nim i to się sprawdza. Auto wygląda nowocześnie i ładnie, ale przy tym nie jest jakieś takie kiczowate. Naprawdę, kawał ładnej, kanciastej kreski. Tutaj wszystko do siebie pasuje, podoba mi się. No dobra, może poza tym plastikiem, który nie wiem co ma udawać, ale i tak uważam, że to bardzo ładne auto. W takim razie pora na bagażnik. I tutaj producent chwali się największym bagażnikiem w klasie, którego pojemność to aż 624 litry. Tak, 624. Ale oczywiście, jest to pojemność, jak przesuniemy kanapę maksymalnie do przodu, bo taką funkcjonalność Symbioz też ma i chwała mu za to. Kanapa przesuwa się o 16 cm. Ale nawet jak odsuniemy kanapę do tyłu, to pojemność bagażnika to całkiem solidne 492 litry. Bagażnik ma drugie dno, gdzie możemy je sobie opuścić albo wyjąć, a pod spodem jest jeszcze jedna taka mała przegroda, na przykład na zestaw naprawczy czy klucze. W bagażniku są też cztery haczyki na zakupy, a po złożeniu oparć mamy niemal idealnie płaską podłogę. Wskakujemy więc na tył. Tutaj, zarówno na nogi, jak i na głowę, mam trochę przestrzeni, ale oczywiście, jak jest kanapa przesunięta do tyłu. Na szczęście, kanapa ma kilka stopni regulacji, więc da się ją ustawić. Jak widzicie, jak przestawię ją maksymalnie do przodu, no to już kolanami wbijam się w fotel. A, i przypominam, mam 186 cm wzrostu. Z tyłu nie ma podłokietnika, ale są za to nawiewy oraz złącza, a także i trochę twardego plastiku na tunelu środkowym. Drzwi nie są już obite z aż tak taniego plastiku. Opcją za 7000 zł, którą znamy z innych modeli Renault, jest magiczny dach o zmiennej przezroczystości. Działa to na zasadzie ciekłych kryształów, których cząstki przemieszczają się w wyniku działania pola magnetycznego. Tak jak mówiłem, magia, która naprawdę działa. Dach nie nagrzewa się na dużym słońcu, a przy tym w kabinie nadal jest jasno. Bardzo fajne. Chociaż, jak ktoś chce, żeby w kabinie było ciemniej, to z tym dachem no nie jest to możliwe. Brakuje wtedy normalnej rolety. Wskakujemy naprzód. Tutaj niestety mój tyłek nie był zadowolony z komfortu tych foteli i już po 2 godzinach siedzenia zaczynało mi się robić niewygodnie. Fotel w podstawie jest manualny, a w opcji w pełni elektryczny. Pora więc na deskę. Na deskę, która jest niemal identyczna jak w Capturze, a nie jak w Sceniku, ale moim zdaniem to nie wada. Obie deski są ładne i w miarę intuicyjne. Cieszę się, że Renault używa oprogramowania od Google'a, które widać się świetnie sprawdza w tych modelach. A co ciekawe, podobne oprogramowanie, na przykład w Volvo, już tak dobrze nie działa. Tutaj jak widzicie, wszystko działa płynnie, szybko i co najważniejsze, nie ma żadnych błędów. Jak już są opóźnienia, to dosłownie minimalne, absolutnie nie przeszkadzające w używaniu auta. Drugi ekran to cyfrowe zegary, które mają kilka motywów i kilka różnych elementów do wyświetlenia. Te same zegary są już właśnie w Sceniku czy Rafale i tu też moim zdaniem działają lekko za wolno. To znaczy, te animacje są tak zrobione, żeby tak działały, ale jednak wolałbym, żeby to wszystko działało minimalnie szybciej. A, i oba ekrany mają ponad 10 cali i oba są póki co w standardzie. Póki co, bo Renault jeszcze nie pokazało podstawowego wyposażenia, Evolution, to pojawi się wkrótce, jeszcze w tym roku. Cieszę się też, że klimatyzację oraz audio obsługujemy za pomocą fizycznych przełączników. Brawo, tak powinno być zawsze. To sprawdźmy materiały i spasowanie.
Moim zdaniem, jak na tą klasę, jest bardzo dobrze. Co prawda, materiały są momentami gorszej jakości, ale wyglądają dobrze i prawie nic nie skrzypi. Podczas jazdy jest cisza oraz nie ma piano black. No nie jest źle. To teraz schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską, póki co, jest jeden silnik, czy tam jeden zestaw, to jest pełna hybryda, oparta o silnik wolno ssący 1.6, 4 cylindry, ale na początku przyszłego roku do gamy trafi silnik z miękką hybrydą, czyli 1.3 turbo, też 4 cylindry, czyli dokładnie to samo co w Capturze. Prawdopodobnie jednak będzie on miał nieco więcej mocy niż 140 oraz 160, które są w Capturze. Niestety, wersji z LPG, która też jest w Capturze, nie będzie w Symbiozie. A szkoda. Tak więc ja pod maską mam silnik 1.6 wolno ssący 4 cylindry o mocy 90 koni oraz dwa silniki elektryczne. Jeden działa jako generator napięcia i rozrusznik i ma około 20 koni, a drugi to silnik elektryczny służący do napędu i ma on około 49 koni. Łączna moc układu to 145 koni i jest to ten sam układ co w Clio, Capturze czy Arkanie. A, i oczywiście, to nie jest zwyczajny układ, bo skrzynia biegów to, i teraz uwaga, wielotrybowa, automatyczna skrzynia biegów ze sprzęgłem kołowym i 14 kombinacjami. I to jest opis skrzyni od producenta. W tej skrzyni nie ma synchronizatorów, a za regulację obrotów odpowiedzialne są dwa silniki elektryczne oraz komputer. Brzmi naprawdę skomplikowanie, ale dla mnie ważniejsze jest to, jak to działa. A działanie jest zaskakująco płynne, szybkie i komfortowe. Poważnie, biegi czy tam tryby są zmieniane błyskawicznie, nic nie wyje, a auto ma zadowalające osiągi. Zadowalające, bo jednak po 145 koniach spodziewamy się nieco więcej. Zresztą, zobaczcie sami. Reakcja jest niezła, no ale szału nie ma. Podobnie jest z przyspieszeniem do setki, które katalogowo powinno wynosić 10,6 sekundy. Pora to sprawdzić. Wynik to 9,8 sekundy, czyli sporo lepiej niż deklaruje producent. Zmierzyłem też auto w najsłabszym trybie i wynik to 10,4 sekundy, więc również lepiej niż podaje producent, no ale bez szału jak na 145 koni. Ale i tak, taka moc w zupełności wystarczy zarówno do miasta, jak i w trasę. W trasie niestety przeszkadza nieco hałas, bowiem przy 140 jest już moim zdaniem lekko za głośno. No dobra, ale jak hybryda, to pora pogadać o spalaniu. W mieście Symbiozem da się zejść nawet i poniżej 5 litrów, co uważam za świetny wynik, ale też dodam, że jeździłem jak było ciepło. Obawiam się, że jak będzie zimniej, to spalanie będzie nieco wyższe. Na trasie znowu przy 140 spalanie to około 7,8 litra, a przy 120 nieco ponad 6,5. Nie są to oszałamiające wyniki, ale też nie są tragiczne. Bak paliwa ma 48 litrów. Ta hybryda ma jednak pewne wady, a raczej dziwne zachowania. Po pierwsze, to przyspieszając maksymalnie, czyli z pedałem w podłodze, od 0 do 140, to przy 120 poczujemy chwilowy brak mocy, co widać też po czasach na race logiku. Zobaczcie, do 110 jest 11,4 sekundy, ale już do 120 14,2, a wcześniej każde 10 km na godzinę to była różnica około 1,5 sekundy. To właśnie jest to spowolnienie, które jest spowodowane jakąś dziwną zmianą przełożenia. Ale spokojnie, to nie jest niebezpieczne. To nie jest taki spadek, że podczas wyprzedzania nagle tracimy moc. Po prostu podczas jazdy czujemy chwilowe spowolnienie. Druga sprawa to praca tej hybrydy. Otóż tutaj pierwsze skrzypce gra napęd elektryczny do tego stopnia, że w mieście niemal 80% jazdy odbywa się na elektryku, a spalinowy tylko doładowuje baterie. No właśnie, jak je doładowuje, to robi to zazwyczaj w taki sposób, że wchodzi na wyższe obroty, no żeby szybciej doładować i to w kabinie słychać. A że mówiłem, że wyciszenie nie jest najlepsze, to jeszcze bardziej to wszystko słychać. No taki już urok tej hybrydy. Inne wyjął, a ta ma czasami wyższe obroty. I tyle.
I jeszcze dwie takie małe wady. Otóż kamera cofania ma słabą jakość, co zwłaszcza widać w nocy, a druga sprawa to aktywny tempomat, który jest zbyt agresywny czy tam nerwowy. Przykładowo, jedziemy płynnie 120 km na godzinę na aktywnym tempomacie, przed nami zbliża się pojazd. To wtedy Symbios nie zwalnia płynnie, tylko często robi to zbyt mocno, właśnie nerwowo. Czasami też wykrywa pojazdy na pasach obok i nas straszy delikatnym przyhamowywaniem. To jest ewidentnie do poprawienia. Ale poza tym autem przyjemnie się jeździ, jest w miarę komfortowo zestrojone, a układ kierowniczy nie jest bardzo precyzyjny, ale do tego auta wystarczy. Właściwości jazdy są po prostu poprawne i takich też oczekiwałem. Ciekawe, czy takiej ceny też oczekiwałem. Podstawowy Symbios kosztuje obecnie 136 tysięcy złotych, a mój egzemplarz kosztował 165 tysięcy 500 zł. Drogo, ale tak jak mówiłem, nie ma jeszcze najtańszego wyposażenia, które w kapturze jest. Tam różnica pomiędzy najtańszym, a tym droższym to około 9 tysięcy złotych, więc tutaj pewnie też będzie podobnie. No i dodatkowo będą silniki bez hybrydy, a te w kapturze są tańsze od pełnej hybrydy o 15 tysięcy złotych, więc obstawiam, że Symbios 1.3, 140 koni w manualu, będzie kosztował około 115-120 tysięcy złotych. Jak widzicie, kaptur w tym samym wyposażeniu jest o 15 tysięcy złotych tańszy niż Symbios z tym samym silnikiem. Z tym, że Symbios jest dużo większym, praktyczniejszym autem. Renault Symbios to bardzo miłe zaskoczenie. Po pierwsze jest ładne, po drugie przestronne i praktyczne, a przecież wcale nie jest takie duże, a po trzecie ma, a raczej będzie miał, normalne silniki. Do tego jest nieźle wyposażony i konkurencyjnie wyceniony. To znaczy, oczywiście, że jest drogi, ale konkurencja jest jeszcze droższa. A warto dodać, że konkurencją dla Symbioza, według Renault, to takie auta jak Toyota CHR, Kia Niro, Hyundai Kona czy Peugeot 3008 oraz Nissan Qashqai. Dla mnie, z racji, że nowy Scenic jest już tylko elektryczny, to Symbios jest takim nieco mniejszym substytutem. Cześć!